Witam Państwa bardzo gorąco. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz Paweł Czarnecki, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej oraz wikariusz w parafii świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, karnawał za nami, huczne imprezy również. To wszystko, co wiązało się z tłustym jedzeniem i z fawolą. Choć w czasach pandemii to chyba tego za wiele nie było i nie mieliśmy takich okazji. Ale teraz rozpoczynamy już Wielki Post, Środa Popielcowa. No i pytanie, czy ona zawsze tak wyglądała w Kościele katolickim, jak teraz wygląda, czy może nieco inaczej? To jest pytanie, jak ta Środa Popielcowa, jak ten Wielki Post wygląda dziś? Bo przecież rok temu Popielec i Wielki Post to nie był taki post i Popielec, jaki znamy z tradycji Kościoła, prawda? No, że pandemia na to wszystko powywracała. Zresztą z tego karnawału, o którym pani wspomniała na początku, to niewiele zostało w tym roku. No tylko co, pączki, faworki i pokazywana w wiadomościach impreza na Krupówkach, tak? No to i cały karnawał. No koniec. I krągłości na nas. No i chyba to, ale to nie od pączków, tylko po prostu od siedzenia w domu przy pracy zdalnej, przy komputerze. Więc no, to jest dobre pytanie na ten czas, kiedy ten Wielki Post i karnawał no nie są takie, jak były do tej pory. Czy zawsze tak było? No nie zawsze. Może kojarzy pani historię Jonasza ze Starego Testamentu. To jest księga, że tak powiem, fabularyzowana. Niekoniecznie Jonasz musiał być postacią historyczną, ale jego zadaniem było iść do pogańskiego miasta Niniwy i wzywać do nawrócenia, co mu się udało. Ogłosili post, posypali się popiołem, żeby Pan Bóg od nich karę oddalił, bo niestety sobie zasłużyli. A więc taki zwyczaj postu i powiedzmy tego popielca naszego, sypania popiołem, to jest zwyczaj starożytny. Zawsze odmawianie sobie jedzenia, dobrowolne, głodówka, że tak powiem, najpierw miała wymiar duchowy, a dopiero potem, że tak powiem, dietetyczny. To dzisiaj nam się może trochę mylić post z dietą, ale na początku post zawsze był związany z jakimś duchowym przeżyciem. Nawet jeszcze te wieki przed Chrystusem. Ale wiemy też z Nowego Testamentu, z czasów Jezusa, że i on miał ten zwyczaj postu. Zanim rozpoczął publiczną działalność, no to poszedł na pustynię, jak piszą ewangeliści, 40 dni nic nie jadł i nic nie pił. No i tutaj się rodzi pytanie, jak mógł to wszystko przeżyć. Skoro nie przeżył krzyżowania, po ludzku zmarł po wielu cierpieniach, bo jak przeżył 40 dni bez jedzenia i bez picia. No i tutaj nam się kłania biblijna symbolika, której różne cyfry, zresztą Żydzi się w tym lubowali, kabała żydowska, symbolika różnych liczb i cyfr, 40 zawsze oznaczało długi czas przygotowania do czegoś ważnego. Ale nie wiadomo, ile trwający. Dość długi czas. Te 40 lat wędrówki Izraelitów przez pustynię wcale nie musiało trwać 40 lat, ale był to długi, długi czas. Ale też miało swój wymiar. Ale miało swój wymiar, tak. Natomiast nie można tego brać dosłownie. Zatem to poszczenie, to odmawianie sobie pewnych dóbr codziennych, nawet przez długi, długi czas, ma swoją tradycję. W Kościele przez pierwsze 2-3 wieki takiego wolnego kościoła, że tak powiem, znaczy wolnego kościoła, kościoła nielegalnego, tak, który był zakazany w Cesarstwie Rzymskim, takich zwyczajów, które byłoby widać na zewnątrz, że poszczę, że się posypają popiołem, nie było, no bo to by troszkę zdradzało chrześcijan. Ale już w 325 roku, podczas soboru w Nicei, ustalono, że czas przed Wielkanocą, przed uroczystością zmartwychwstania, będzie czasem szczególny, będzie czasem przygotowania i ma on trwać 40 dni, nie licząc niedziel. Niedziela nigdy nie była traktowana jako Dzień Wielkiego Postu, bo zawsze była dniem świętowania zmartwychwstania.
Więc ten zwyczaj, który znamy dzisiaj, tego postu 40-dniowego bądź około 40-dniowego, no to się narodził wtedy, kiedy Kościół stał się legalny, mógł pokazać swoje obyczaje i wtedy został ten post usankcjonowany. Popielec pojawił się wkrótce potem. Ciekawa rzecz, że popielec nie dotyczył wszystkich. Gdzieś w V-VI wieku był to zwyczaj, któremu podlegali grzesznicy, którzy przeżywali publiczną pokutę. Tacy jawni. Tacy jawni, tak. Bo za poważne i jawne grzechy była poważna i jawna pokuta. Więc 40 dni... Ciekawe, jak to by dzisiaj wyglądało. Ciekawe, jak to wyglądało wtedy, bo 40 dni przed narodzeniem Pana Jezusa zbierali się w kościele, gdzie padali na twarz ludzie, że tak powiem dzisiaj parafianie, odmawiali nad nimi litanii do wszystkich świętych. Potem biskup bądź jego delegat sypał im obficie głowy popiołem i przepędzał z kościoła. Aha. Wypędzono ich z kościoła i wracali dopiero uroczyście w środę przed Wielkim Czwartkiem, w Wigilii Wielkiego Czwartku. Byli przyjmowani po tym okresie pokuty. Ten okres pokuty czasami trwał lata, ale zawsze był to dzień 40 dni przed Wielkanocą, kiedy się rozpoczynał, no i przed Wielkim Czwartkiem, kiedy się kończył obrzęd pojednania i przyjęcia. Więc to, co przeżywam dzisiaj, jest takim dalekim echem tego zwyczaju, który bezpośrednio dotyczył ludzi, którzy wiedzieli, że nagrzeszyli i chcieli to jakoś odpokutować. To nie było jakieś tam przymusowe, nikt ich nie ciągnął do kościoła, sypał z popiołem i wyrzucał z kościoła. Oni sami przychodzili i dali się z niego wyrzucić, bo wiedzieli, za co mają pokutować. To jest takie echo, które dzisiaj widzimy w kościołach, ten gest posypania popiołem. Więc nie zawsze tak było, ale to, co przeżywamy dzisiaj, ma jakieś swoje odniesienie do dawnych wieków kościoła. No tak, nie widać drastycznej różnicy, prawda? Między tymi zeszłymi czasami. To może teraz coś jeszcze o tym Wielkim Poście, ale a propos tego, w jaki sposób my przeżywamy i jakie mamy formy podczas tego Wielkiego Postu, że ku temu nawróceniu i ku lepszemu przeżywaniu tych świąt wielkanocnych, no bo modlitwa, wyrzeczenia, różne nabożeństwa, może coś więcej o tym właśnie, może jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak ten Wielki Post wygląda w Kościele katolickim. Pewnie wszyscy o poście słyszeli i o tych nabożeństwach wielkopostnych słyszeli, tylko no pewnie nikt z nas do końca nie może zgłębić ich pełni, tak? Nie w pełni je przeżyć, dobrze wykorzystać. My cały czas dojrzewamy do tej pełni, do tej liturgii u Pana Boga w niebie, patrząc na to, co się dzieje w Kościele, także w Wielkim Poście. No przede wszystkim odróżnijmy to, co mówiłem, post od diety, tak? Dieta jest to coś, co ma nam służyć, tak? Uzdrowić nasze ciało, głównie. A post jest zawsze połączony z ofiarą i wyrzeczeniem. Tak jak przed Chrystusem, ten post rzeczywiście służył takiemu dobru duchowemu nas samych. Na pierwszym miejscu, nie? Żeby my się nawracamy, żeby Pan Bóg się był nam przychylny, żeby nam się dobrze działo. A od czasu Chrystusa my, naśladując Jego mękę, Jego wyrzeczenia, robimy to też dla innych. Więc jeśli w Wielkim Poście robimy jakieś wielkopostne postanowienia, tak? Bo to też hasło, które pewnie gdzieś tam słyszeliśmy, tak. Kojarzymy, to nie robimy sobie tego, żeby nie robimy tego, żeby sobie coś udowodnić albo pokazać innym, wytrzymam 40 dni, nie? Ale jeśli mi czegoś brakuje w tym Wielkim Poście, bo sam sobie tego odmawiam, to chcę wiedzieć dlaczego albo dla kogo to robię. Modlę się na przykład w czyjejś intencji, w jakiejś ważnej sprawie, tak? Często ludzie proszą nas o modlitwę. Nie wiem, ktoś jest chory. Przeżywamy w tym czasie tydzień modlitw o trzeźwość, więc może to jest też być podjęty w tej intencji za kogoś. Więc taka modlitwa jakby poparta tym naszym wyrzeczeniem, które no dodaje jej mocy, pokazuje, chciałam że ma powiedzieć, na tym że zależy. Wtedy właśnie może ona już jest taka bardziej kompletna. Bo no, nawet odmówienie jednego różańca dziennie, to nie jest taki duży wysiłek, tak? Poświęcenie kilkunastu minut na modlitwę i to powtarzanie modlitw, które dobrze znamy. Nic tutaj nie trzeba tworzyć. Ale wyrzeczenie się czegoś na 40 dni, co nam towarzyszy normalnie, w połączeniu właśnie z modlitwą, chociażby krótką, no i generalnie tą świadomością, że robimy to dla kogoś, to jest sens tego postu, który my, chrześcijanie, wierzący w Chrystusa, podejmujemy.
Nabożeństwa wielkopostne zawsze na początku się ogłasza, kiedy w kościołach Droga Krzyżowa, czy Gorzkie Żale. Zwykle piątek, tak? To jest Dzień Drogi Krzyżowej, no bo wiadomo, że piątek, dzień przed szabatem żydowskim, to był dzień śmierci Chrystusa. No, jak wyglądały te drogi krzyżowe w rok temu, niedawno rok od tych drastycznych ograniczeń liczby wiernych do 5 osób w kościele, no nie było takiej drogi krzyżowej, tak? Przeżywanej jako procesja po kościele, czy ulicami miasta, co często też się zdarzało wcześniej. No i jeszcze te, które właśnie weszły bardzo fajnie i przyjęły się drogi ekstremalne. Ekstremalne drogi krzyżowe. Też. Przyznam się, że indywidualnie tę drogę tutaj w Okucie Nowa wyruszyłem nocą, no bo nie niosło to żadnego zagrożenia, tak? Szedłem sam. Ale no to było ograniczone. Ale może właśnie przez to, żeśmy nie mieli dostępu do kościoła i nie mogliśmy tych zwyczajów, które może wielu ceni i się do nich przyzwyczaiło, przyjść do kościoła na Drogę Krzyżową, na Gorzkie Żale, nie mogliśmy, to było nasze wyrzeczenie. Żeśmy nie mieli czegoś, co jest samo w sobie dobre i pobożne, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i musieliśmy to przeżywać jakoś inaczej. No były te transmisje online, tak, z różnych parafii. Kto miał komputer, potrafił go obsługiwać, no to mógł wziąć w tym udział, ale jednak to był jakiś brak. A więc nawet brak tych nabożeństw może być jakimś dobrodziejstwem, wyrzeczeniem, o ile my to przeżywamy świadomie, nie? Nie chodzi o to, że no nie ma drogi krzyżowej, hulaj dusza, tak? Nie trzeba chodzić do kościoła. No tak, może warto właśnie w dzisiejszych czasach trochę to sobie to wszystko inaczej poukładać w głowie. I to też może służyć pewnemu wzrostowi właśnie oprócz tej diety. No zwłaszcza, że Wielki Post jest właśnie takim czasem trochę wyrwanym z ciągu roku, takim trochę innym, żeby przez tą inność pokazać nam, że są rzeczy trochę ważniejsze niż to, co przeżywamy na co dzień. No i to wyrwanie od naszych pobożnych zwyczajów też ma nam coś pokazać. Tak. Że nawet kiedy zabraknie drogi krzyżowej, kiedy nie będzie można iść do kościoła, to jednak można ten czas z Panem Bogiem przeżyć i to nawet głęboko. Tak, myślę, że właśnie to głównie nad tym się trzeba zastanowić. Jak ta cała pandemia może odcisnąć piętno na tej pobożności właśnie, może zbytniej czasami, bo może to tylko zwykła pobożność, a nie głębsze rozeznawanie. Trudno tutaj jakby oceniać czyjeś serce, tak? Czy tak. Jest to pobożność prawdziwa, czy głęboka, czy nie. Ale rzeczywiście my często opieramy się na tym, co widać. Tak. Na tych widzialnych znakach. A one tylko mają nas skłaniać do zastanowienia się nad czymś głębszym. I nie potrzeba nam koniecznie do zbawienia tych widzialnych znaków. Jeśli nie można iść do kościoła, nie można iść na nabożeństwo Drogi Krzyżowej czy inne, to i tak mogę przeżyć ten czas w łączności z Panem Bogiem. I to jest też sens postu, który podejmujemy. My nie odmawiamy sobie czegoś, co jest złe. Ktoś mówi, nie będę palił przez 40 dni. To nie jest post. To jest to, co powinien robić przez cały rok. Nie palić przez cały Dokładnie. Rok. Nie robić tego, co mu szkodzi. Post jest to odmawianie sobie rzeczy, czy jakiejś czynności, zwyczaju, który sam sobie jest dobry, ale robimy to ze względu na kogoś, tak? To nie jest nic, co nam szkodzi, dlatego sobie tego odmawiamy, ale coś, co jest neutralne albo dobre. No tak, nie udowodnienie, że ja pokazuję całemu światu. Dokładnie. A czy istnieje taki indywidualny sposób właśnie? Czy w jaki sposób, teraz powtórzę, ale w jaki sposób właśnie można ocenić, czy ten post jest dobrze przeze mnie przeżyty, czy może jeszcze gdzieś powinnam szukać jakichś innych sposobów, czym się kierować? A może przypomnieć sobie poprzedni Wielki Post, albo jakiś taki Wielki Post, czy moment Wielkiego Postu, który jakoś szczególnie mi zapadł w pamięć. No przeżyliśmy tych Wielkich Postów ileś już tam w ciągu naszego życia. Czy coś się zmieniło? To może jest trudne do zauważenia, bo to jest tak, jakby cały czas patrzeć na nasionko, które kiełkuje i widać, ono rośnie, ale my tego nie zauważamy. Ale czasami warto jest usiąść, jakby wyjść z siebie i spojrzeć z boku. Co nam jakoś pomogło. Ja ze swojego doświadczenia pamiętam taki jeden wielki piątek, kiedy poszedłem do kościoła. Byłem wtedy gdzieś tam w wieku licealnym, niekoniecznie z jakąś tam intencją bardzo pobożną. Pewna osoba, na której mi zależało, też tam poszła. I kiedy klęknąłem przed tym krzyżem, który jest wystawiony w Wielki Piątek do adoracji, to coś do mnie dotarło.
I może to właśnie na tym się skupić, na tym krucyfiksie w kościele, który mijamy tyle razy, na którym Chrystus jest uwidoczniony, jako przypomnienie, co dla nas zrobił, ile dla nas zrobił, nie? To przyklęknięcie w kościele, które pokazuje, że jesteśmy mniejsi od Boga i nie jesteśmy tak naprawdę godni nawet wejść do kościoła, co dopiero przyjąć komunię świętą, Panie, nie jestem godzien. No, w tym Wielkim Poście może te proste znaki, które znamy, mogą nas naprowadzić na jakieś głębsze przeżycie tajemnicy Pana Boga, nie? Nie szukać rewelacji. Chociaż propozycji wielkopostnych jest o wiele więcej. To nie są tylko te nabożeństwa, to nie są tylko te rekolekcje, ale chociażby w tym czasie zamknięcia w domach, no internet jest teraz taką szansą na spotkanie z Panem Bogiem, z ludźmi, którzy głoszą Pana Boga, głoszą rekolekcje za pośrednictwem tych mediów, nie? No to może tak, może w tym szukać tego indywidualnego przeżycia Wielkiego Postu. Tak. No to trochę teraz tak zabrzmiało jak życzenia na Wielki Post. Mm. Czego byśmy życzyli tym, którzy nas słuchają? No najważniejsze, żeby nie zmarnować tej szansy, nie? No co zrobić, żeby nie zmarnować? To już może taki plan minimum, nie? Już, żeby tylko nie zmarnować. Tak. A co będzie z tego więcej, no to już niech tam Pan Bóg nam podpowie. No ale tak, pomyśleć sobie o tym Wielkim Poście, jak to Jezus przeżywał sam na pustyni, nie? Nie było nikogo, było pusto, ale był On, był Bóg, były też pokusy, nie? Ale wiedział, z kim tam przebywa. No to takiej pustyni, nie osamotnienia, ale takiej dobrej samotności z Panem Bogiem bym życzył w tym Wielkim Poście. Moim i Państwa gościem był ksiądz Paweł Czarnecki. I tak się żegnamy. Wszystkiego dobrego, dużo owoców podczas tego Wielkiego Postu i może spotkamy się gdzieś po drodze na tej pustyni. Kto wie? Kto wie, jesteśmy wspólnotą Kościoła i przeżywamy chociaż indywidualnie to ten czas wspólnie z naszymi braćmi i siostrami. Pozdrawiamy wszystkich. Dzięki serdeczne. Dziękuję.